Witajcie moi kochani, dzisiaj przychodzę do Was z recenzją książki pod tytułem Wzgórze Psów autorstwa Jakuba Żulczyka. Jest to całkiem pokaźne, grube tomiszcze, które to opowiada o tym, jak pewne młode małżeństwo nie za bardzo ma za co spłacać raty kredytu na mieszkanie. Postanawia wynająć to mieszkanie, by kredyt spłacał się sam. I wyjeżdżają do malutkiego miasteczka położonego gdzieś na Mazurach, do ojca chłopaka z tego małżeństwa, ażeby tam przeczekać kryzys finansowy, trochę się odkuć finansowo i po, miejmy nadzieję, krótkim czasie wrócić do tego mieszkania, kiedy już to będą mieli trochę więcej gotówki. I podczas lektury tej książki poznajemy, jak wygląda takie życie w takim małym miasteczku, gdzieś na prowincji. Poznajemy te obyczaje, zwyczaje. Pojawia się tu pewien wątek kryminalny. Także historia jest naprawdę wciągająca. Mi się bardzo spodobało to, że w tej książce jest, tu jest przede wszystkim prowadzona narracja pierwszoosobowa i narratorami są różne osoby. Mikołaj jest to główny bohater, mąż oraz Justyna. Muszę sprawdzić. Justyna. Także poznajemy punkt widzenia Mikołaja, naszego głównego bohatera, męża, jego żony Justyny, która także jest tu narratorem. Także mi się osobiście to bardzo podobało, bo widzimy punkt widzenia z różnych osób. Książka jest naprawdę wciągająca. Mi osobiście się bardzo spodobała. Bardzo dobrze mi się to czytało, ale wiem, że Jakub Żulczyk ma bardzo taki specyficzny sposób prowadzenia narracji i rozumiem, że nie każdemu się to może spodobać. On jest taki bardzo specyficzny i po przeczytaniu jego Czarnego Słońca, to była moja pierwsza jego książka, mi się ten jego styl bardzo spodobał. Wiem, że nie każdemu się to podoba, także no, należy spróbować jego prozę i zobaczyć, czy nam się to podoba, bo no, ja rozumiem, że nie dla każdego ten sposób prowadzenia narracji może się podobać. Słów naprawdę fajna, wciągająca historia, trzymająca w napięciu. Bardzo dobrze się to czyta, szybko. Mimo, że jest to gruba książka, bardzo szybko się ją czyta. Ja bardzo miło spędziłam przy tej książce czas. I ja ją bardzo serdecznie Wam polecam. Ja daję tej książce zasłużone 7 na 10. Także jeżeli zastanawialiście się nad sięgnięciem po tę książkę, to Wam ją polecam. Także to już będzie wszystko, nie będę Was zanudzać. Dzięki za to, że spędziliśmy razem czas. Trzymajcie się cieplutko i do kolejnego zobaczenia. Hejka!